Zbulwersowani samorządowcy chcą, aby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy Orlen nie zawyżał sztucznie cen paliw w ostatnich miesiącach. To pokłosie utrzymania cen paliwa mimo zniesienia obniżonej stawki VAT na paliwo od 1 stycznia. Dziś samorządy liczą straty, jakie mogły z tego tytułu ponieść. Tak jest m.in. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na terenie metropolii miesięcznie wykonuje się około 8,5 miliona kilometrów. Zużywa się ponad 3 miliony litrów paliwa. W związku z tym, jeżeli mówimy o tej różnicy cenowej, 90 groszy do złotówki, tak można ją szacować, jest to 3 miliony złotych miesięcznie. Ale zdaniem samorządowców straty ponieśli też sami mieszkańcy, którzy na co dzień tankują swoje pojazdy. Dodatkowe koszty odbijały się również na działalności przedsiębiorców. Stąd decyzja o zawiadomieniu UOKiK. O to, aby sprawdzić, czy aby nie nadużywano pozycji dominującej przez Orlen Paliwa spółka z o.o. i o to, aby wszcząć postępowanie wyjaśniające. Zastanawiamy się również, czy nie powinniśmy wystąpić do ministra, do pana premiera o to, aby również sprawdził te działania i zastanowić się, czy aby samorządy, przedsiębiorcy nie powinni zostać jakiegoś zadośćuczynienia. Z kolei prezes Orlenu Daniel Obajtek tłumaczył dziś, że dzięki takiej decyzji spółka zapobiegła chaosowi na stacjach benzynowych. Dodał także, że już wcześniej spółka zapowiadała, że dokona wszelkich starań, aby paliwo od nowego roku nie było droższe.